Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kubus-Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska. A moją gościnią dzisiaj jest zawodniczka szermierki, paralimpijka z Tokio, z Paryża, dwukrotna mistrzyni Europy, e, mistrzyni, dwu, nawet jeden tytuł z tego roku, wicemistrzyni i mistrzyni świata Kinga Drusz. Cześć Kinga. Cześć. Powiedz mi, widzę, że tutaj masz chyba strój... Czysto paryski. Bonjour tutaj na, tak. na przodzie. Tak, u, nauczyłam się już kilka słów, także jestem gotowa w pełni na Paryż. No właśnie, <grym> widziałam chyba jakąś rolkę z Twoim udziałem e, a propos sportu po, e, po francusko wymawianych. Szermierkę znasz, jak to się mówi? Eskrim. E Całkiem prosto powiem ci szczerze. <grym> Tak, wbrew to... pozorom, co do reszty jest, było to proste. I jak się czujesz w ogóle przed tymi igrzyskami, przed najważniejszym startem czterolecia? No co prawda byłaś w Tokio, o tym zaraz porozmawiamy, ale chyba trochę jest dosyć tego Tokio, tak więc jak czujesz się przed Paryżem? No jestem przede wszystkim głodna i nie mogę się doczekać... Ale nie croissantów. Nie croissantów, jestem głodna szermierki i nie mogę się doczekać tego występu. Czekałam na niego trzy lata. Jestem dobrze przygotowana, i. To chyba, to chyba też taka nowość, trochę, że trzy lata czekałaś czy jakoś dla ciebie to był jakiś wpływ na przygotowania, że były one krótsze? Odczułaś to jakoś, czy niekoniecznie? Niekoniecznie, bo ja zawsze staram się być w takiej najwyższej formie. Mhm. I. Ale trochę nie było czasu, mam wrażenie na odpoczynek. Czasem po tej głównej imprezie czterolecia zawodnicy trochę biorą oddech, mam wrażenie. A tutaj od razu lecisz chyba z konkretnymi przygotowaniami. No my po takim mieliśmy trochę czasu żeby okay. odpocząć, bo te kolejne kwalifikacje zaczęły się gdzieś tam po ponad roku. Okay. Więc ten czas na taki odpoczynek i późniejszy rozruch był. Także tutaj było okej, okay, jeśli chodzi o to, jak trudne są kwalifikacje w twojej konkurencji. No u nas kwalifikacje to jest dziewięć pucharów świata plus mistrzostwa świata i mistrzostwa kontynentu. Z tych dziewięciu pucharów świata sześć najlepszych wyników się liczy jakby w liście kwalifikacyjnej. Mhm. Czyli do na igrzyska jedzie zawodniczek? Y Tutaj w Paryżu chyba wystąpi 21 bądź 22 zawodniczki okay. w mojej konkurencji w szabli. Mm -hmm. To całkiem sporo. E, tak, ale jeśli chodzi o konkretne zasady kwalifikacji, to mm, zdania są podzielone co do y, równości. Dlaczego? E, na przykład siódma zawodniczka rankingu y, kwalifikacyjnego nie zakwalifikowała się, a jedzie na przykład dwudziesta któraś z, ra a dlaczego, tak? z racji tego, że jest z Ameryki. Okej. Okay. Yy, więc yy, tutaj nie do końca nie do końca jest to fair no, i ale to jest jakby... taka chyba generalnie bolączka tych igrzysz, że często ci najlepsi nie do końca jadą, bo są te kwalifikacje kontynentalne yy, i, tak dalej, i tak dalej, to mam wrażenie, że też u nas, jak czasami oglądam to mówię, taki dobry zawodnik, na przykład z Europy, się nie zakwalifikował, a później widzimy taką odległość, prawda, taka różnica poziomów, ponieważ ktoś z tych e, kontynentalnych się zakwalifikował. To mnie bardzo. No się, właśnie, jakie masz zdanie na ten temat? Bo z jednej strony mm, jest to takie, że każdy może znaleźć się trochę na tych igrzyskach, że zapraszasz też e, do wzięcia udziału te inne kraje, które czasem mają trudniejsze perspektywy, ale z drugiej strony niekoniecznie lepszy jedzie. No, w szermierce, na wózkach, jeśli chodzi o Paryż, to właśnie zapraszanie nowych krajów, mm -hmm. które biorą udział, chyba było priorytetem. Okej. Okay. Bo sporo, sporo takich dzikich kart się pojawiło dla tych zawodników. No, ale ten poziom rzeczywiście no, nie możemy powiedzieć, że będzie taki jak na Mistrzostwach Świata. Czyli będzie trochę niższy ze względu na to? Jak to byś oceniła? Jest część zawodniczek, które gdzieś tam właśnie z dołu rankingu się zakwalifikowały, ze względu na to też, że na przykład drużyna się zakwalifikowała mhm. i one automatycznie startują w startach indywidualnych. Czyli mogę tak trochę określić, przepraszam, że top of the top jest bardzo mocny, ale jednak te zawodniczki na takim, nie wiem, top 10, top 12, to czasem niestety są wymienione przez te w teorii słabsze. No, u nas z tej pierwszej, tam powiedzmy top 10, top 12, nie jedzie właśnie tylko jedna zawodniczka, okay. więc. no. Też, też nie wygląda to źle, ale tych osób spoza na przykład to 15-20 to jest kilka. A powiedz mi, czy też zgadzasz się z tym twierdzeniem, bo często zawodnicy mówią, że czasem, ma nawet nie czasem, często ciężej jest się zakwalifikować na ich niż na nich później dobrze wystąpić? Z własnego doświadczenia nie mogę się z, nie mogę się z tym <laughs> zgodzić. Ja akurat jadę na swoje drugie igrzyska mm -hmm. i nie miałam problemu, żeby się zakwalifikować. Okej. Okay. Czyli masz taką Także historię. nie, nie znam, A miałaś nie znam trochę tego problem problemu. zdobyć medal w Tokio. Tak. Ale odczarujesz to, mam nadzieję. Słuchaj, rozmawiamy o tym Paryżu, ale powiedz w ogóle naszym słuchaczom, jak to się u Ciebie zaczęło? Czemu ta szermierka na wózku? Wiem, że to był trochę przypadek, lekcja w u tak? Ale jakbyś mogła nam bardziej o tym opowiedzieć. Ja z szermierką spotkałam się pierwszy raz w wieku 9 lat, bo mój WF-ista w szkole podstawowej, pan Krzysztof Wątor prowadził zajęcia pozalekcyjne i na takie się udałam, nie, wiedza, nie wiedząc w ogóle, co to jest szermierka i z czym to się wiąże. Ale od razu y, mówisz, dobra, proponuję mi szermierkę, nie wiem, co to jest, ale pójdę y, sprawdzić, czy miałaś jakiś taki opór? Y, poszłam, bo cała klasa w zasadzie się tam udała, więc okay. y, poszłam za tłumem. Na początku mi się nie podobało, później, dopiero po jakimś czasie, ta, y, ta szermierka zaczęła A co się. A ci się nie podobało? W zasadzie to nie pamiętam, ale <noise> niechętnie chodziłam na te pierwsze zajęcia. Może też dlatego, że szelmerka wymaga ogromnej cierpliwości, mm -hmm. a ja należę do niecierpliwych osób. O, totalnie bym tak nie powiedziała, jak Ciebie słucham. Taka oaza spokoju, delikatna. Mam wrażenie, że naprawdę tutaj. <noise> Dziękuję bardzo, ale. Pozory tak. mylą jednak. Pozory mylą. Jestem naprawdę niecierpliwym człowiekiem mm -hmm. i pracuję nad tym ciężko ale no, pewnie początki szermierki dlatego były dla mnie tak niewygodne bo ja od razu chciałam broń do ręki chciałam walczyć a nie a... od razu dają no nie tam naprawdę trzeba mieć tą taką bazę zbudowaną mhm. podstawy podstaw żeby, żeby zacząć walczyć, zacząć trenować z bronią. Po prostu ty chciałaś od razu walczyć, ty chciałaś już od razu konkret, tak. nie tam jakieś tam... Ja, ja lubię konkrety, <laughs> więc co, nie dlatego. No dobra, no i poszłaś z tą yy, całą klasą na te zajęcia. Nie do końca ci się spodobało, ale ty jedziesz teraz na drugie igrzyska, więc co tam się po drodze wydarzyło? Ja myślę, że trafiłam na swojej drodze na świetnych ludzi po prostu, którzy mhm. Jakby dopingowali mnie w tym wszystkim i dobrze prowadzili. E, moi rodzice też e, ogromny wkład w to mieli, bo zachęcali mnie, żebym spróbowała, żeby nie... Ale oni rozyg... nie byli sportowcami? Nie. E, okay. Mój tata kiedyś grał w piłkę ręczną, mm -hmm. ale dawne dzieje. E, I namawiali mnie, żebym po prostu tak szybko się nie poddawała. E, żebym... a, a czemu im się... Zach... To chyba im się bardziej na początku spodobało, jak tobie. Czy bardziej po prostu chcieli, żebyś coś sportowego robiła? U mnie w domu zawsze się mówiło, żeby nie łapać siedmiu srok za ogon, okay. więc ja miałam różne pomysły, chciałam w pewnym momencie jako nastolatka oczywiście trenować siatkówkę, ale nie, nie podjęłam się tego, mhm. bo właśnie no, w domu było spróbuj, trenowałaś już tyle, zostań przy tej szermierce, warto, zobaczysz, spróbuj. No i tak yy, zostałam. A pamiętasz taki moment, kiedy ci się to trochę w głowie poprzestawiało, odmieniło i pomyślałaś na, tak jednak to jednak to lubię, jednak to nie jest takie nudne, jednak to lubię. No takim najbardziej yy, momentem zwrotnym yy, no to było po kontuzji mojej w mhm. 2013 bodajże roku. No, kiedy z tą szermierką na nogach, jakby musiałam przestać. No właśnie, bo ty zaczynałaś od szermierki osób pełnosprawnych. Tak. To też jest bardzo ciekawa historia i też zaraz. No, no dobrze, opowiadaj, opowiadaj, przepraszam, bo już mi kolejne pytania wchodzą do głowy, ale mów, mów. No zawsze tak jest w życiu, że jak coś robisz i nawet średnio, średnio to lubisz, czy nudzić się to po jakimś czasie, a nagle ci ktoś tego zakaże, to. Yy, chce ci się tego bardziej i bardziej. No i w moim przypadku też tak było. Czyli ze względu na yy, kontuzję. Ale słuchaj, ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie: no bo Twoja niepełnosprawność wynika z kończyny górnej, prawda? Tak. Yy, I czytałam, że jest to niepełnosprawność od urodzenia. Tak, tak się urodziłam. Yy, i ten trener nie widział przeciwwskazań, żebyś poszła na szermierkę osób pełnosprawnych? To w ogóle nie przeszkadzało? Czy, miałaś, czy musiałaś jakoś większą pracę wykonać, żeby dorównać z tym zawodnikom yy, pełnosprawnym? Myślę, że mój trener nie widział we mnie osoby niepełnosprawnej i widział po prostu moje zaangażowanie na WF-ach, mm -hmm, gdzie ja chciałam wszystko zawsze najlepiej, najszybciej i, yy, no i widział taką determinację i wolę walki, więc... Takie cechy dla szermierza Są must have, must najważniejsze. Have, tak. A tobie to przeszkadza? W sumie, czy na przykład jak miałaś jakąś konfrontację z, z jakimś z sparing czy coś, to widziałaś, że komuś jest łatwiej, czy totalnie cię to jakoś. Nie, raczej zawsze miałam wsparcie dziewczyn, mhm. z drużyny czy trenera, gdzieś tam jak nie mogłam zapiąć suwaka, to zawsze miałam kogoś obok, kto, kto mi w tym pomagał. Super. Ale jakichś większych tam przeszkód nigdy nie, nie, nie miałam. To też piękna historia. I potem przyszła ta kontuzja. Co tam się wydarzyło? No ja najpierw na rozgrzewce na Pucharze Polski seniorów yy, no, nie miałam odpowiednich butów, bo mm -hmm. no, już bieżnik był starty. Rozjechałam się na rozgrzewce do szpagatu i tam poszedł mi mięsień typu półbłoniasty. Czyli przez taką trochę lekkomyślność można powiedzieć. Tak. Y, trener mi mówił, że żebyśmy nie próbowali już startować ja swoją wartością oczywiście musiałam postawić na swoim Czyli nadgorliwość. Podeszłam do walki i zrobiłam to samo, więc. Y, później chciałam bardzo szybko wrócić i, i to też było złe. No i już później y, no nie mogłam wrócić do tego sportu, bo było coraz gorzej z każdą próbą. Zaczęłam studia w Warszawie, zaczęłam pracę w Warszawie, jakby rozdział tej szermierki został u mnie zamknięty. Czyli chciałaś po prostu z tym skończyć, mówisz, mam kontuzję, nie, nie da się na ten moment. Dziękuję, to jest już etap zamknięty? Tak, tak zrobiłam. Zupełnie się od tego odcięłam. No, a brakowało ci? Brakowało mi bardzo. Po paru latach dostałam telefon z zapytaniem, czy może chciałabym szermierki na wózkach, i nie byłam tak przekonana w stu procentach do tego, dopiero po kilku namowach zgodziłam się na ten trening. A przepraszam, jeszcze ci przerwę, czy ta kontuzja w ogóle e, cię wykluczyłaby z powrotu do szermierki osób pełnosprawnych, że to e, doszło do tak, nie wiem, tak daleko to zaszło, że... Tak, bo zrobiło mi się zwrotnienia w biodrze, więc e, no, myślę, że pewnie jakiś trening bym e, zrobiła i mhm. Ale nie na takim poziomie. Nie na poziomie, który, który, który byś byłby chciała. wymagany. I zadzwonił trener. Yy, no właśnie, jaki trener zadzwonił teraz? Zadzwonił do mnie Grzegorz Pluta, nasz złoty parabilczyk z Londynu. Yy, właśnie z propozycją szermierki na wózkach. Z Warszawy na Legi Pluta, chyba, tak? Yy, tak, między innymi. Działa. No, no. Yy, no i po kilku namowach zgodziłam się pójść na trening. Ile telefonów musiał wykonać, żeby Kinga przyszła na trening? No, nie wiem, za trzy może. to nie tak źle, to nie tak źle. Myślałam, że. Biłam się bardzo z myślami, bo nigdy nie chciałam być uważana ani kojarzona z niepełnosprawnością. Zawsze gdzieś to mi tam przeszkadzało, jak mhm. ktoś na mnie patrzył y, przez pryzmat, właśnie osoby niepełnosprawnej. No, ale się zgodziłam i nie żałowałam już później. A powiedz mi, a jak właśnie sobie dałaś z tym radę, że mówisz, że trochę nie mogłaś się pogodzić z tą niepełnosprawnością i tobie to przeszkadzało? Co zrobiłaś, że teraz w sumie nie masz z tym problemu? Jedziesz na drugie igrzyska paraolimpijskie, będziesz walczyć o złoty medal. Co się zmieniło w twoim myśleniu i jak do tego doszło? Poznałam świetnych ludzi, którzy... Trenują do tej pory ze mną. Ich historie to są często osoby, które nie mają kończyn albo jeżdżą na wózku. I wtedy sobie zdałam sprawę, że ten mój brak dłoni to jest naprawdę najmniejszy problem w tym wszystkim. Zaczęłam dostrzegać to, jak oni sobie radzą, i nie patrzeć jakby trochę bardziej kolorowo na mhm. swoje życie, a nie oceniać się tylko surowo. Pamiętasz swój pierwszy trening szermierki na wózkach? Pamiętam. To jak to było? E, po, nie śmieję się zawsze z tego, bo po tym treningu najbardziej bolały mnie nogi. Bo o, tak, bo to tak, ciekawe. Tak ciężko, tak silnie się zapierałam e, nogami, żeby nie spać z wózka, okay. e, że, że te nogi chyba naprawdę popracowały jak nigdy wcześniej. Czyli całe ciało u ciebie pracuje. Tak, całe ciało. No, kategoria A, w której ja startuję, czyli głównie amputanci i osoby właśnie z problemami z kończynami, to można ich poruszanie na wózku przyrównać do pracy wycieraczek w, naj, w największym deszczu, bo to jest naprawdę ogromna praca tłowia. Widziałam, wy jesteście mega szybcy, po prostu to jest, no... Nie wiem, jak to opisać. Tak, tak szybkie są te ruchy, że mam wrażenie, że szybsze niż czasem szermierka osób pełnosprawnych. Tak, to na pewno. No, to przede wszystkim też odległość jest wyznaczona przed walką i ona się nie zmienia, więc tutaj nie ma czasu, żeby sobie odejść na nogach tak. i poczekać, pomyśleć, rozluźnić rękę czy nogę. No, tutaj po prostu trzeba mieć e plan, najlepiej dwa. <laughs> A jak nie dwa, to jeszcze trzeci. Dobrze, ale wróćmy jeszcze, bo cię zapytam o kolejną rzecz, widzisz. Jestem też niecierpliwa Twoich odpowiedzi, jak widać, więc coś mamy wspólnego. Wróćmy do tego pierwszego treningu. Bolały cię najbardziej nogi, ale jak, jak mówisz, że to była taka trochę ciężka przeprawa, jak wyglądało to Twoje pierwsze zetknięcie się z tym wózkiem? Bo domyślam się, że to było na treningu, tak? Tak, to było na treningu. No musieli mi wszystko pokazać od początku, co mm -hmm. i jak. Ja też, tak jak wspominałam, no, wcześniej nie wiedziałam też, yy, no, wiedziałam, że jest szermierka na wózkach, ale nigdy mnie to zbytnio nie interesowało. Dopiero jak zaczęłam wchodzić w ten sport, to zaczęłam jakby dostrzegać w tym jeszcze większe piękno, bo no, to są osoby, które gdzieś tam naprawdę wiele przeszły i to, że one siadają na tym wózek i walczą, no to jest taki pokaz ogromnej woli walki i Ale ty wiesz, siły. że ty też taką osobą jesteś, bo mówisz <noise> o innych, <noise> a zapominasz o tym, że ty też taką osobą jesteś. Tak, no ja przypominam sobie, jak wyglądały moje początki i, i ta praca na wózku, więc jeśli popatrzę na to, co jest teraz, no to widzę, jak, jaki ogrom pracy wykonałam. I trudny to, był ten trening? My, bardzo. Tak? Jak byś porównała te treningi szermierki, czy w ogóle możesz to porównać? Przepraszam, jak jakieś pytanie jest nieodpowiednie, ale bardzo mnie to ciekawi. Treningi szermierki osób pełnosprawnych, bo masz to porównanie, do szermierki na wózku, bo to jest jakby dla mnie totalnie inny sport. No okej, okay, tu i tu masz broń, ale w ogóle ciało inaczej się zachowuje. Ty przeżyłaś to i to, jakbyś nam o tym opowiedziała? No, ciało rzeczywiście zachowuje się zupełnie inaczej. U nas na wózku y, jest praca tłowia, w szermierce pełnosprawnych jest praca nóg y, takim Najważniejszym. taką rzeczą, która jest najważniejsza i bez niej to, to na pewno nie ma co patrzeć dalej. Technika jest ta sama, zasłony i, i zasady, szermierki są te same, ale jeśli przychodzą czasem do nas właśnie zawodnicy pełnosprawni sparować na trening, no to no ciężko jest dla nich się przestawić, bo tu już nogami chci, chcieliby uciekać i widać. A to że tutaj są zaraz... ciągle w tym samym a, miejscu i muszą wszystko na tułowiu zrobić. Tutaj tak, tutaj siedzą w wózku, który, gdzie odległość się nie zmienia. Mm -hmm. Tą odległość możesz zmienić sam, właśnie, balansem tłowia, No i to jest ciężkie. Czyli. Yy, nie da się porównać. Nie da się, się. porównać. Nie. Powiedz mi, czy trochę poczułaś coś takiego, że jest to dla ciebie takie drugie życie? Jak, na, jak zadzwonił ten Grzesiek Pluta i poszłaś na ten trening i polubiłaś to w końcu? Jak się. No, po czasie na pewno zaczęłam to mocno doceniać i jestem wdzięczna, że jakby też miałam szansę trafić do Szermierki na Wózkach. Jadę na swoje drugie igrzyska i... I mogą być i trzecie. Łączę, mogą być i trzecie, nie zaprzeczam. E, łączę też pracę zawodową tak, z, to też jest z szermiarką i, i jestem miłośniczką podróży, więc w ogóle wszystko się tutaj u mnie spina i jest super. I o tym porozmawiamy po serwisie informacyjnym, bo tak jak już tutaj Kinga powiedziała, to jest człowiek orkiestra. Tak więc zapraszam po serwisie. Agnieszka Kobus zawojska, moją gościnią nadal jest Kinga Drosz, czyli wielokrotna medalistka złota z tego roku z Mistrzostw Europy, paralimpika i, i nasze po prostu dobro narodowe, które mam nadzieję będzie inspiracją dla wszystkich, którzy przesłuchają naszą rozmowę i nie tylko. Kinga, e, powiedz, jak wyglądały te przygotowania do Paryża? No, bo Tokio było trochę dla ciebie. Pechowe, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. No, Przegrałaś tam w walce z ćwierćfinałowej jednym trafieniem, no, a jednak wyniki miałaś takie, że mogliśmy liczyć. I sama myślę, że liczyłaś na jakiś tam konkretny medal, nawet ten najwyższy. Ja myślę właśnie, że. No, oczywiście, byłam numerem jeden wtedy na liście światowej i yy, tych osób, które liczyły na ten medal, i cały ten szum, yy, jaki się zrobił wokół, wokół mojej osoby, że. Szybko się wbiła na szczyt i, yy, i jedzie. A po to medal. przepraszam, tam jest jakieś odliczanie, nie można za szybko na szczyt się z... Myślę, że nie byłam na to gotowa po prostu okay. i też za bardzo chciałam może. Mm -hmm. Ja tą walkę wtedy prowadziłam bardzo wysoko i, i, i później wszystko legło w gruzach przegram, tak jak wspomniałaś, jednym trafieniem. No i był to bardzo ciężki moment dla mnie, no bo Hmm, Czyli uważasz trochę, przepraszam, przegrywać. że nie byłaś gotowa na te igrzyska tak, że teraz jesteś trochę inną zawodniczką? No myślę, że mentalnie na pewno jestem inną zawodniczką i bardziej świadomą i... A jak się czułaś po tej walce? No właśnie pierwsza w rankingu, yy, wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze, a tutaj to jedno trafienie, długo musiałaś się, że tak powiem, z tym przespać, żeby... Zacząć te kolejne mocne przygotowania do Paryża? W zasadzie to od razu po igrzyskach spotkałam się z moim trenerem, yy, przegadaliśmy wszystko i zaczęłam też yy, ze swoim psychologiem analizować yy, to, co było, a co chcemy, żeby było. Mm -hmm. yy, nie zajęło mi to długo, bo już po paru miesiącach po potokie był pierwszy Buar świata. I pasmo sukcesów pojawiło się od razu po tym Tokio. Mam wrażenie, nie wiem czy mi przyznasz rację, że, yy, no, że właśnie to Tokio było trochę takim dołkiem, no bo i przed Tokio i po, no to u Ciebie są same pasma praktycznie sukcesów, jeżeli chodzi o te ważne starty. Yy, tak, te ważne starty. I, I wydaje mi się, że tą presję, którą, która kiedyś mi przeszkadzała, przerodziłam teraz w taki motywator, i. Nawet y, w pracy, kiedy gdzieś tam się pojawia presja czasu, to ja czuję się jak ryba w wodzie, więc. Y... Czyli w Tokio to, to ta presja mogła ci przeszkodzić, myślisz? No myślę, że za dużo też bodźców y, w głowie gdzieś tam się pojawiało i, i, to, i to przeszkadzało. A co zmieniliście, że teraz jesteś inną zawodniczką mówisz? No dużo pracy włożyłam właśnie w pracę nad swoim psychologiem głową, tak? Z, tak, nad swoim mentalem. Dużo osób, powiem ci teraz, którzy, sportowców, którzy przychodzą, mówią o tym, że ważna jest ta bardzo współpraca z psychologiem. I to mam wrażenie, że jest naprawdę taka zmiana, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja pamiętam jak zaczynałam, no to były słuchy, że na przykład jak potrzebujesz psychologa, to nie nadajesz się do sportu i tak dalej, i tak dalej. Teraz trochę to odczaro, odczarowują sportowcy. Czy to od tego Tokio systematycznie teraz do Paryża pracowałaś? Czy miałaś też jakieś przerwy, że na przykład jak Ci dobrze idzie, to, to nie potrzeba Ci? I ja, i jak to u Ciebie nie, wygląda? Nie, pracowałam cały czas systematycznie, bo jakby lubię systematyczność. Tak bo zostałam <laughs> nauczona jako dziecko i, i, tą, i tą pracę no po prostu lubię, nawet jak jest wszystko ok, to okay. lubię sobie gdzieś tam potwierdzić. Się że no, rzeczywiście jest super, więc utrzymaj to i, i tak się motywować też sama dla siebie. A coś dobrego z Tokio pamiętasz? Jakieś takie zakulisowe rzeczy u was, nie wiem, wioska, coś cię zaskoczyło, no bo to były twoje pierwsze igrzyska, prawda? No tak, dla mnie ilość sportowców zgromadzonych w wiosce była y, pierwszym takim strzałem, gdzie, gdzie zrobiło na mnie to wow. A teraz będą, dojdą do tego jeszcze kibice. W no tak, teraz, teraz dojdą jeszcze kibice. Y, Stokia pamiętam, że było pyszne jedzenie. No był wybór. Y, tak. Co najczęściej jadłeś na śniadanie. Albo co przed walką? Pamiętasz jakiś taki swój zestaw? Nie pamiętam. Ja pamiętam, że byłam kiedyś na stówce i była przede mną Iga i się zastanawiałam, co ona może jeść i tak zerkałam. Później też kogoś innego spotkałam. Takie, no takie zakulisowe rzeczy, no bo nie spotykasz na co dzień tych tak, wszystkich dokładnie. ludzi, prawda? A zbierałaś piny? Zbierałam. Dostaliśmy niestety w, w Tokio tylko 5 pinów o. do wymiany, więc y, naprawdę trzeba było <gryw> bardzo rozsądnie się wymieniać. A pamiętasz jakie masz, czy nie do końca? Pamiętam, że mam na pewno włoski, mam niemiecki. Um, Muszą w tym roku dać więcej Wam. Tak, zdecydowanie. A jakąś pamiątkę przywiozłaś, czy tylko wspomnienia? No, przywiozłam maskotki, przywiozłam sobie koszulki. Um, Przywiozłam piny właśnie też, te igrzyskowe. A teraz masz zamiar maskotkę te też przywieźć, czy, jak to, czy już e, masz? Może? Maskotki już mam, <laughs> także tak. zo zobaczę może coś mnie zaskoczy, to na tak, pewno przywiozę. Tak myślałam, że już masz. Słuchaj, y, powiedz, jak to jest, że ty łączysz bycie sportowcem na najwyższym poziomie, y, pracując w lotnictwie? No, w zasadzie od początku. Najpierw było lotnictwo, później była Szermierka na wózkach, więc. Musiałam... Czyli najpierw była Szermierka, później była Kontuzja i później było lotnictwo, i dopiero później pojawiła się Szermierka na wózkach. Tak. I nie bałaś się, że będzie ci to przeszkadzać w pracy, albo że nie podołasz? czy od razu jakiś, jakiś plan sobie na to ułożyłaś w głowie? No, w mojej głowie chyba nie było czasu na obawy. Po prostu zaczęłam działać. No Mam takie szczęście, że moi koledzy z pracy, mój pracodawca jakby pomaga mi w realizacji tych, tych celów sportowych. Czyli wszyscy oglądają Twoje starty? <laughs> Może nie wszyscy oglądają, ale dostaję urlop na te moje najważniejsze starty i na zgrupowania. Mm -hmm. y nie ma możliwości, żebym jakby z samej y, szermierki y, była w stanie funkcjonować. Y, sama wie, jak to jest. Raz stypendium jest, raz, y, raz go nie ma. U nas w kraju szermierka nie jest zbyt popularnym sportem, więc y, tych sponsorów y, też nie ma, y, nie ustawiają się w kolejkach. Mm -hmm. Więc ta praca zawodowa daje taki spokój też w głowie, że. Ale jak ty to dzielisz? Jest. Powiedz mi, masz jakieś dni na pracę, czy po pracy idziesz na trening, bo też yy, wiem, że masz zmiany 12 godzinne. Tak, pracuję w To tam już nie ma czasu na trening, bo chyba byś nie dała rady. Jak, jak, jak wygląda taki twój tydzień, powiedzmy? No to zależy od grafiku. Wiadomo, że w lotnictwie nie ma świąt, więc mhm. yy, pracujemy również w weekendy. Zdarza się tak, że pracuję 3 dni lub cztery w tygodniu, więc w każdy wolny dzień wykorzystuję na trening. Okay. na w zasadzie każdy mój wolny dzień jest zaplanowany od rana do wieczora ja też ty, lubię taką e, rutynę e, lubię taką rutynę i jak po prostu nie mam czegoś zaplanowanego to gdzieś tam cały czas szukam jakiegoś zajęcia więc nie, nie mogę mieć wolnej przestrzeni tak odpoczywam to czyli raczej nie jesteś nie siedzisz w domu i e, nie relaksujesz się nie oglądasz nie wiem seriali tylko zawsze musi coś się dziać nie rzadko jestem kanapowcem więc a dlaczego lotujesz? Lotnictwo. I czy eee, trudno było? W zasadzie lotnictwo też w moim życiu e, pojawiło się przez przypadek, bo ja szukałam e, pracy. Mm -hmm. mm, no i znalazłam ją na lotnisku w Katowicach. E, Za pójdę. co jesteś odpowiedzialna konkretnie? E, teraz e, planuję rejsy specjalne. Okej. Okay. To bardzo, ciekawe, bardzo specjalne. Co to oznacza, bardzo specjalne. No nie mogę więcej zdradzić. A myślałam. Niestety. No trudno. E... Więc najpierw było lotnictwo, później była miłość do lotnictwa, później były studia mm -hmm. lotnicze, a później już była Warszawa. Czy trudno było ci się w tej pracy jakoś odnaleźć, czy od razu poczułaś, że to jest to? Nie, chyba od razu jakby poczułam, że to jest to, co chcę robić i. Od razu z podróżami to połączyłam, więc. Mam wrażenie, nie super. wiem czy się ze mną zgodzisz, że w ogóle zawodnicy i zawodniczki Szermierki często łączą, bo rozmawiałam z Ewą Trzebińską, która też, Ola Jarecka. Jest idealnym przykładem. Ona powiedziała, że brała urlop z pracy, żeby na igrzyskach zdobyć medal, i teraz już wraca do pracy. Mam wrażenie, że jesteście takim trochę, trochę ewenementem, no bo w innych sportach raczej zawodnicy tak tego nie, nie łączą. Jeśli chodzi o szarmierkę na błyskach, to cała nasza kadra, która jedzie do Paryża na igrzyska, Oprócz szermierki pracuje y, zawodowo. Mm -hmm. y, jest to w różnym wymiarze oczywiście. Jedni na pełny etat, drudzy na pół, ale każdy z nas, żeby pojechać na Igrzyska, musi wziąć urlop. W moim przypadku jest to już urlop bezpłatny, bo cały urlop wykorzystałam wcześniej na przygotowania do tych igrzysk. No ale jest to dla nas mm, taką też normalnością, bo wiedzieliśmy, na co się decydujemy mm -hmm. i jest to jakaś tam część naszego życia. Robimy to świadomie i. Czyli ty urlopu nie... urlopu nie będziesz miała. Twoim urlopem są zawody. Tak. Czyli raczej nie pojedziesz sobie e, poodpoczywać, e, tylko od razu wracasz do pracy. Tak, od razu wracam do pracy. To kiedy, kiedy, czy w ogóle brakuje ci takiej chwili odpoczynku, czy nie do końca? Czy wiesz, że Twoje życie tak pędzi, i po prostu nie wiem, kiedyś jak się zestarzejesz, może znajdziesz <noise> czas, żeby usiąść w miejscu? Nie, no też nie mogę powiedzieć, że nie wykorzystuję takich e, krótkich e, przerw, e, krótkich urlopów, żeby, żeby gdzieś pojechać i odpocząć. Mm -hmm. e, bo uwielbiam to robić i też w zasadzie chyba w każdym miesiącu e, w tym roku gdzieś tam u, u, znajd znajdowałam na to czas. Więc myślę, że i tym razem się uda. Czyli po Paryżu planujesz coś, czy raczej? Nie mogę nic zaplanować, bo A... praca mi na to nie pozwala, ale no na pewno będę chciała parę dni sobie gdzieś odpocząć. Wspominałaś o tym, że często mam wrażenie, że generalnie musisz się pracować, żeby w ogóle móc spełniać te swoje sportowe marzenia. Powiedz jak wygląda ten sport, no nie wiem, szermierka na wózków, czy ogólnie sport osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Czy jest lepiej? Czy ludzie bardziej się wami interesują? Eee, czy, no jak to wygląda z twojej perspektywy? W trakcie takich przygotowań w cyklu całorocznego to no, szermierka nie jest takim łakomym kąskiem dla, dla widzów, czy... Ale teraz, po takich sukcesach, czy, czy wydaje mi się, że mimo wszystko, że tu są Igrzyska Paralimpijskie, tu Igrzyska Olimpijskie, ale ten sport się trochę, że tak powiem, y nie wiem, miksuje, że dziewczyny zdobyły medal, to chyba też może wpłynąć na zainteresowanie ogólnie szermierką, czy jak do tego podchodzisz? Bardzo bym sobie tego życzyła. <laughs> Czyli ciężko. Ciężko. No... Mam nadzieję też, że y, Paralimpijczycy y, przyjadą z, też z workiem medali. Tego życzę każdemu, aby spełnił tam swoje sportowe marzenia. Zazwyczaj więcej, zdecydowanie więcej jest tych medali y, na Igrzyskach Paralimpijskich, niż, niż Igrzyskach Olimpijskich, więc chyba też będzie tak tym razem. Mamy nadzieję. Y, a powiedz mi, jak jest w innych krajach? Czy, czy ta szermierka osób na wózkach jest bardziej popularna, jak, jak to obserwujesz? We Francji i we Włoszech na pewno. We Francji można powiedzieć, że jest to sport narodowy. Już po pierwszym tygodniu um, sprzedaży biletów na Igrzyska Paralimpijskie nie było dostępnych biletów na szarmierkę. Wow. Więc to też świadczy I o tym. A jakby to porównać do tej szermierki y, osób pełnosprawnych? Jest podobna ilość, za, tak. podobne zainteresowanie? Myślę, że w pełnosprawnych super. jest jeszcze większe, a u nas po prostu te bilety sprzedawały się jak takie świeże jagodzianki tuż y, po super. rozpoczęciu sezonu jagodowego. Także to, to wyglądało w ten sposób. Y, więc ja na przykład dla swojej rodziny też y, musiałam y, prosić wizę o wsparcie mhm w powozy zakupu biletów, bo, bo tych biletów po prostu na stronie już nie było. Czyli co, cała rodzina jedzie cię wspierać? Yy, tak, no jedzie, jadą moi najbliżsi, mój tata, moje rodzeństwo. A czy trudno jest zachęcić, yy, bo jak ja na to patrzę, no to wy Paralimpijczycy, naprawdę jesteście inspiracjami. Zresztą sama mówisz, że patrzyłaś yy, na zawodników yy, na wózkach i mówisz, wow, co oni robią, że takie trochę prze że z przeciwności losu, a mimo wszystko walczą, mimo wszystko próbują. Czy ciężko jest zachęcić ludzi? Jak w ogóle szukacie ludzi do tej y, dyscypliny? No Grzesiek Pluta, nie wiem, obserwował, domyślam się, że cię znał z tej szermierki pełnosprawnej i mówi, o, tu też y, możesz przyjść i nas wesprzeć, y, a czy trudno jest zachęcić innych osób, z inne osoby, przepraszam, z niepełnosprawnościami? No ciężko jest, bo żarmiarka nie jest łatwym sportem. Wiadomo, że pięknie się na nią patrzy, ale to, co my widzimy w telewizji czy na takich treningach już naszych kadrowych, no to są lata ciężkiej pracy i, i tej cierpliwości. Tutaj na sukcesy naprawdę trzeba poczekać trochę więcej niż pół roku. Nie chcę tutaj na przykład teraz, żeby jakiś sport poczuł się mhm. dotknięty, no ale na przykład kopanie piłki, czy yy, no, może nie pływanie, bo pływanie też wymaga yy, dużej techniki. No ale yy, żeby zacząć szermierkę i, i zacząć być po prostu dobrym, naprawdę trzeba chęci i sporo czasu. To która dyscyplina jest najba najbardziej popularna wśród osób z niepełnosprawnościami, Twoim okiem? No myślę, że yy, lekka. lekka. Zdecydowanie. Czy masz jakieś rytuały przedstartowe? Które Mam ci się... takie... No mówi, mówiłaś, że lubisz, nie? Więc czy tak. jakieś przedstartowe masz, które ci się sprawdzają? Mam takie swoje, ale zachowam je dla siebie. Naprawdę nic na mnie zdradzisz? A chociaż co jesz na śniadanie w dniu startu? Kinga Zwolińska mówiła, że lubi jajeczko, że ona ma późno start, więc białko wchodzi. jakie jest u ciebie? Nie, ja lubię, jestem kanapkowym człowiekiem, jeśli chodzi o dzień startu. Przede wszystkim jakieś takie bezpieczne produkty. Mhm. Czyli hmm. co wybierzesz? W Paryżu bagietkę? Yy, bagietkę z szynką na przykład. <noise> Powiedz mi, jak w ogóle wyglądają wasze treningi? Jak najbardziej, yy, na czym najbardziej musicie się skupić? Czy to jest tylko trening na, yy, na wózku, czy są jakieś inne zajęcia? Yy, z reguły wygląda to tak, że mamy tylko szermiercze treningi, a cała, yy, cała reszta jest... Jakby na naszych barkach, i mm -hmm. jeśli coś chcemy, to robimy to na własną rękę. Ale taki trening właśnie motoryczny, poruszanie się na wózku, no i przede wszystkim technika to są takie nasze główne, mm, co, cele na trening. Co ci sprawiało, co było taką twoją największą piętą Achillesową, a co było taką, co jest nadal twoją mocną stroną? Jak to mój trener powiedział, jestem zawodniczką kompletną i zarówno dobrze się czuję w obronie, jak i w ataku, więc mm -hmm. nie ma tutaj tak, że w tym ataku jest super, a przed obroną drżę. Także. Tutaj jestem bardzo elastyczna i, i myślę, że to jest moją największą zaletą. A obawą? No myślę, że pomimo tej ogromnej pracy, którą wykonałam w poruszaniu się na wózku, jeszcze nie jest to perfekcyjne. Okay. Więc. Czyli tutaj... jeszcze masz nad czym pracować? Tak, widzę jeszcze tam pole do, do manewru. A jak, jak to w ogóle u Ciebie wygląda przed tym takim najważniejszym, finałowym wyjściem na plansze? Pamiętasz w ogóle takie chwile, czy tam wszystko szybko się dzieje? Mam zapisane, że przed startem słucham pobudzającej muzyki, więc może powiedz na początku, czego słuchasz? Jest to totalna mieszanka gatunków. Nie mam jakiegoś swojego ulubionego. Typu muzyki. Czyli nie pamiętasz na przykład, jak, jak zdobywałeś złoty medal Mistrzostw Świata, co wtedy słuchałaś? To jest totalny przypadek. Totalny przypadek. Na pewno było coś, to, coś z mojej playlisty na zawody, także wybór jest ograniczony do powiedzmy dziesięciu piosenek, ale mhm. nie jestem w stanie powiedzieć, co to było. A jaki to zazwyczaj typ muzyki? No, bardziej coś szerokowego i. Czyli Takiego, mocnego, ale nie masz mocne. takiej jednej muzyki, że jak nie wiem, w walkach wychodzą przy jednej piosence zawsze yy, i tak dalej. To po prostu ty masz yy, jakąś swoją playlistę, którą po prostu używasz. Tak, tak, tak. Zawsze staram się jakieś tam nie. Już przy, przy tym wychodzeniu na plansze nie skupiać na niczym innym, tylko na sobie i. A trudno jest? Yy, no, jest trudno. <grym> Powiedz Ale mi... myślę, że nikt tego nie zrobi lepiej. To prawda. Wszystko leży w tobie. Starty indywidualne i drużynowe. W tym będziemy mogli cię zobaczyć w Paryżu. Walczę w swojej koronnej broni, czyli w szabli. Mhm. Później mamy dwa dni przerwy i 6 września w swoje urodziny walczę indywidualnie w szpadzie, a kolejnego dnia mamy start drużynowy w szpadzie. Okej, okay, czyli szpada, szabla. Powiedz... Czym dla ciebie różnią się te dwa starty indywidualne, a drużynowy? No, to są przede wszystkim y, zupełnie inne bronie. Tak. In, inny styl. I y, y, ja od dziecka to byłam... To naprawdę z... jesteś kompletna zawodniczka. <laughs> ja od dziecka byłam związana z szablą, więc y, y, no, jest to dla mnie trochę chleb powszedni. Natomiast szpady musiałam się nauczyć i... Jeśli chodzi o start drużynowy, to wiadomo, że wspieramy się bardzo i walczymy o, o ten sam cel, więc każda wychodzi z siebie, żeby, żeby zostawić na tej planszy serducho. I... A łatwiej ci w drużynie na tej zasadzie, że nie wiem, stres się rozkłada na kilka zawodniczek, czy na przykład bardziej jakoś to jest dla ciebie trudne, bo też jesteś odpowiedzialna za inne dziewczyny i jak to czujesz troszeczkę? Właśnie w drużynie wydaje mi się, że walczy mi się jeśli chodzi o szpadę, yy, łatwiej, bo wiem, że robię to yy, dla całej drużyny mm -hmm. i yy, walczymy. Z każdym przeciwnikiem na takich samych warunkach i, i robimy wszystko, żeby, żeby następna, która wchodzi do walki miała łatwiej. Także, Czyli taka odpowiedzialność za koleżanki pomaga. Tak. A oglądałaś starty naszych dziewczyn? Oczywiście, że oglądałam. I co, krzyczałaś przed telewizorem? czy? Ja siedziałam z zasuniętymi oczami i miałam z nerwów zimne całe dłonie i stopy bo widziałam tą dramaturgię, która się tam rozegrała. To prawda, ale to też pokazuje, że ten sport, no ile tam było, cztery sekundy, a sytuacja potrafi się odmienić totalnie. Tak. I ten. I myślę, że tutaj też właśnie ten mental zrobił dużą robotę, bo. To prawda, żeby trzymać emocje, żeby Ola Jarecka w 4 sekundy to zmieniła, żeby trzymać emocje, żeby być skoncentrowanym, to po prostu jest naprawdę, myślę, że wyczyn więcej, wie, większy niż ten brązowy medal. Kinga, no niestety nasza rozmowa dobiegła końca. Kinga, mam trzy ostatnie pytania do ciebie. Gdybym nie była sportowcem, byłabym? Pilotem? Najlepsze sportowe wspomnienie. Mistrzostwa Świata w Terni z ubiegłego roku. Czyli złoto. Złoto. E, I moje motto? Uśmiechnij się i zasuwaj. Czekałam masz to powiesz, bo podobno masz taką karteczkę w domu. E... No to życzymy naszym słuchaczom, żeby też się uśmiechnęli i zasłowali. Ja mam nadzieję, że wrócisz do nas z dwoma albo z trzema medalami, a jak nie to chociaż z jednym. Ale przede wszystkim życzę Ci, żebyś była po prostu yy, zadowolona i dumna z siebie yy, po starcie. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas i no, wysokich lotów. Dziękuję Ci bardzo. Paralimpijka Kinga Druszcz. Dziękuję Ci Kinga.